tutaj na tej ściance jestem pierwszy raz. Wspinać mi się było bardzo dobrze i fajnie. Się nauczyłam, jako pierwsza wchodziłam ze wszystkich. Znaczy, pierwszy raz było trudno wejść, ponieważ ręce się strasznie ślizgają i nogi, można zlecieć. Ścianka funkcjonuje od września 2010 roku. Mamy tutaj 11 stanowisk do wspinania się na tak zwaną wędkę lub 5 stanowisk z prowadzeniem od dołu, ale to jest dla bardziej zaawansowanych ludzi, którzy posiadają pewne już umiejętności. Ścianka funkcjonuje 6 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godzinach 14-22 i w niedzielę od godziny 13 do 21. Odpłatność 10 zł od osoby. Jeśli rodzic przychodzi z dzieckiem i tylko to dziecko asekuruje, więc tylko odpłatność za dziecko w takiej sytuacji. Ścianka ogólnie jest bardzo, bardzo fajna, taka są drogi łatwiejsze, są drogi takie bardziej dla zaawansowanych, czyli tam przewieszone. Skala trudności jest różna, natomiast, ale ludzie, którzy przychodzą często, to nie mają problemu z tym, że i są w miarę sprawni, to tam nie ma problemu, żeby to wszystkie te drogi pokonać. Dip 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 doo dee dow ba doo pee doo ba da da. Dip 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 doo dee dow ba doo pee doo ba da da. Dip 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 dip.